Witam, witam ciepło i serdecznie, kanał Klepsydra się kłania, u mnie słuchajcie kawa już mm. przygotowana, fajka pokoju, że tak powiem zapalona i no cóż, zacznijmy to dzisiaj, może się uda dzisiaj z kimś porozmawiać, choć na razie widzę... Tutaj nie za bardzo są chętni do rozmowy, ale może, może za chwilę. Tu pokazuję wam nasz kanał tekstowy, gdzie podałem link do kanału głosowego, zwany kanałem wideo przeze mnie, ponieważ. Jak widzicie używam tutaj kamery, także te osoby, które są z, e, zapoznane w jakiś sposób z tą technologią, to e, zapraszam, zapraszam do wspólnej rozmowy dzisiaj. A dzisiaj temat, e, no myślę, że temat, który tego chcemy, czy nie chcemy, dotyczy wszystkich e, osób żyjących, bo chyba jeszcze e, nie ma takiego kogoś, kto żyłby tu cały czas. No tak, to zanim ktoś się może tu pojawi, zechce, że tak powiem, jakąś swoją opinię na, na te tematy wygłosić, to ja sobie wrócę, słuchajcie, do materiałów, które wam tutaj jakiś czas wrzuciłem. Na społecznościowej zakładce. No i dałem tam Wam linka do no już wiekowego filmu. Filmu zrealizowanego na potrzeby kina. Bo wszyscy na pewno znacie Archivomix i sezony związane z Archivomix. No ale tam były chyba bodajże, o ile się nie mylę, dwa filmy, które. Były pełnometrażowe. No i jeden z odcinków, yy, pokonać przyszłość, chyba taki był tytuł, yy, dotyczył właśnie sytuacji podobnej, którą mamy w tej chwili na świecie. Tego propo, mm. nie wiem. Czy ktoś już robił analizę tego filmu, bo może ktoś robił. W każdym bądź razie tam pada takie stwierdzenie w tym filmie, że istoty, które organizmy, można powiedzieć, czy cywilizacja, trudno to nazwać w ogóle, pojawiła się na naszej Ziemi 35 milionów lat temu i Zachibne. zahibner zahibner za Hibner... <laughs> dokonała hibernacji pod postacią tak powiem ludzkiego żywiciela, którym był którym był jakiś tam nasz przodek niby czy to był nasz przodek czy czy nie to już jest zupełnie inna sprawa natomiast no Yy, Polecę Wam ten film ze względu na to, że yy, wiele sytuacji, które tam się pojawiają, yy, mają odnośnik do dnia dzisiejszego. Yy, no i jak sami widzicie, yy, tam przewija się w, w tym filmie, jak widzieliście, przewija się motyw takiej grupy osób, która spotyka się. Niektórzy uważali, że to jest Majestic. Taka grupa, która, o której było głośno w kręgach ufologicznych. No i oczywiście pojawia się tam wątek też angielski. Hrabstwo Somerset i jedna z osób, która, która jest tam członkiem tej, tej grupy, mieszka w Anglii jest osobą wpływową. W tym filmie tam ginie, przekazuje szczepionkę i tak dalej. Nie chcę wsuć, tak powiem, filmu tym osobom, które, które nie widziały tego filmu. Jest to stary film, ale, ale jakże, tak powiem, aktualny. W niektórych kwestiach oczywiście no, trzeba patrzeć, że to jest Hollywood i. Scenariusz pisze się pod coś tam. Sekundę coś tutaj mamy. Okej, okay, mamy informację, tak powiem, z Paryża, tak przy okazji, że nasz tutaj kolega paryski Kamil będzie dopiero za jakąś chwilę tam. No tak, ale wrócę jeszcze do, tego, do tej sytuacji. Może tak, wrócę jeszcze do samego filmu, bo tam jest bardzo ciekawa sprawa, jeśli chodzi o Klepsydrę. Wiecie, że jestem fanem starego serialu Kosmos 1999. No i w tym kosmosie, tak bym grał główną rolę, grał aktor, który również zagrał w tym filmie w Archiwum X tam, ja tak powiem, w kosmosie 1999, główna rola, komandora Keniga, a tutaj postać um, lekarza, który, ginekologa, bo tak, który, właśnie ten sam aktor wcielił się nieżyjący już, tego propo. Um, oczywiście o odpowiednich korzeniach, bo wiadomo, że cały Hollywood trzeba mieć odpowiednie korzenie, żeby wystąpić w, w, tych, w, w tych produkcjach, ale pomijając już to, tam jest bardzo ciekawy motyw, pojawia się właśnie w kwestiach jakby tego, tego człowieka, który przekazuje głównemu bohaterowi, Foxowi, Molderowi informacje na temat na temat no tego co tam się dzieje tak. co oni tam kombinują i tak dalej i tak dalej no i później pojawia się motyw który jest związany z podrzuceniem temu lekarzowi ginekologii tak apropo tak filmowemu materiałów które dotyczą pornografii dziecięcej Coś wam to nie przypomina, nie mówi. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ mówię wam o tym, że jest to jest to coś takiego jak, jak obecna chwila, gdzie te motywy związane właśnie z hakami, bo to inaczej nie można nazwać jak haki, są są po prostu hmm, widoczne. Widoczne wśród różnych sytuacji. Tam, no, pojawił się nam tutaj ktoś na chwilę na, na tym naszym kanale głosowym, ale chyba uciekł. Nie wiem, czy wynika to z jakiegoś strachu, że tak powiem, przed. wypowiedzią albo włączeniu, włączeniem kamery. No, słuchajcie, no zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy jak wy jako telewizowie y, sprawdzicie się tutaj w, pod postacią pod postacią y, aktorów, można powiedzieć, aktorów kanału Klepsydra. A tak poważnie, m, chciałem Was przy okazji zapytać, jak jest kwestia dźwięku? Bo widzę, że obraz to tutaj mi działa, bo podgląd obrazu mam, natomiast nie mam podglądu dźwięku. Czy są jakieś różnice w stosunku do innych audycji? Ponieważ um, ten dźwięk jest um, przepuszczany przez, przez Discord'a jako takiego. No i obawiam się właśnie, ponieważ nie robiłem tego nigdy wcześniej, obawiam się, że mogą wystąpić również jakieś problemy. Jeżeli na razie wszystko działa, to być może będzie to działać. I chciałbym to przetestować właśnie z kimś tutaj, kto się pojawi i będzie chciał uczestniczyć, tak powiem, w tej dyskusji na temat właśnie tego życia po życiu albo życia przed życiem. I tak jak wam przed chwilą wspomniałem na temat tego filmu. O tej jakby wejściu w, tych obcych w nasze ciała, i my jako ci żywiciele. Czy to jest historia, można powiedzieć, wysana z palca, czy wymyślona? To trudno jest słuchajcie tak naprawdę odpowiedzieć na to pytanie. Ponieważ my też tak naprawdę nie wiemy, skąd pochodzimy. Być może. To te 35 milionów lat, jak tam ten scenariusz przedstawiał w filmie, być może jest prawdą. A my tylko faktycznie jesteśmy świadomością jakąś tam, być może za karę tutaj, służymy jako, jako przetrwalniki kogoś. No, bo chyba nie ulega wątpliwości. Chyba wszyscy z was, którzy są choć trochę świadomi, choć nie lubię tego słowa, zdajecie sobie sprawę z tego, że nie żyjemy na normalnym świecie. To nie jest normalny świat, jaki powinien być. No chyba każdy z was czuje. No chyba, że jesteście takimi samymi psychopatami. Mam nadzieję, że nie. Jak ci, którzy w tej chwili Robią te szopki. No właśnie, tak a propos, jeszcze tego filmu. E Tamta, właśnie grupa Majestic e, wpływowych osób e, to mniej więcej, myślę, wygląda w realu, tak podobnie w tej chwili, e, że jest taka grupa, która jest po, poza, że tak powiem, e, tą sceną aktorów. Polityków, yy, głów państw, i tak dalej, i tak dalej. tak, no To też politycy. Yy, I to oni jakby zakulisowo sterują, tak? Niektórzy nazywają to bestią. I yy, to nie trwa od wczoraj. Niektórzy mają 2000 lat, a może 35 milionów lat to trwa. Yy, I dlatego, chyba najważniejszym, najważniejszą yy, pytaniem jest. Yy, Kim my jesteśmy, co my to robimy, skąd pochodzimy i dokąd idziemy. Nie ma ważniejszego pytania. Bo jeżeli te, będziemy znali odpowiedzi na te pytania, to możemy wtedy zupełnie inaczej spojrzeć na ten świat. Ja sobie oglądam tutaj te wszystkie kanały, tak zwane alternatywne, gdzie ludzie z uporem maniaka chcą głosować na kogoś albo nie chcą głosować, albo nie na wybory idźcie na wybory idziemy pokrzyczeć, że chcemy mieć wolność i tak dalej, bo jak nie pójdziemy to to yy, tą wolność nam odbiorą ja tylko chcę wam powiedzieć odnośnie tych manifestacji i tak dalej yy, zobaczcie Manifestacje w Hongkongu. Ile milionów ludzi wyszło na ulicę? Czy to coś zmieniło? Nic. Natomiast na pewno y, takie y, takie właśnie oddolne oddolne y, kamracenie się, jak to się ładnie mówi, chociaż też już widzę tarcia y, pana Osadowskiego z y, Realem 24. No akurat się nie dziwię, bo że nie jestem zwolennikiem tej, tej telewizji. Nie jestem też aż takim zwolennikiem tak powiem bulgaryzmów, jakie stosują panowie Osadowski, Olszański, Jabłonowski, natomiast myślę, że jeżeli chodzi o grunt polski, tak, to może to spowodować jednak, że coraz więcej osób tam obejrzy chociaż te filmy i zacznie się zastanawiać, bo ja na przykład nie uważam, że, żebym żeby ja miał jakąś siłę przebicia. Zresztą nawet nie chcę czegoś takiego mieć. Um, ponieważ jak wam mówiłem, jestem wokół cyklonu, tak? Dzisiaj słyszałem, jak jakieś osoby spotykają właśnie w tych tak zwanych watachach w Londynie. No i dobrze. Natomiast y, myślę, że y, czemu to ma służyć? Właśnie przede wszystkim tego typu rzeczy powinny służyć nie polityce, tylko powinny służyć y, pomocy, pomocy między sobą. A ja mieszkam tutaj 16 lat i y, y, niestety stwierdzam z przykrością, że Polonia jako taka nie jest zjednoczona. Wręcz powiedziałbym, panują takie opinie, które mówią, że na emigracji od Polaka to jak najdalej. No tu jestem, na ten temat można było, było wiele rzeczy powiedzieć. Wynika to też z wielu różnych sytuacji. Wynika to również z różnej, tak, różnej, tak powiem, polonii. W sensie osób, które przyjechały powiedzmy w przedziale ostatnich tam dwóch dekad, osób, które są tutaj od stanu wojennego oraz osób jeszcze tak powiem z pokolenia, które jest jeszcze z okresu II wojny światowej i po II wojnie światowej różne tam koleje losu są. Um, no ale to te podziały są nie tylko wśród nas, tak? W sensie tutaj Polonii, jako takiej, podziały są wszędzie. No stara, rzymska zasada mówi, dzieli rządzi, to pasuje. Zwłaszcza w kontekście tutaj na przykład stolicy Wielkiej Brytanii. Jak popatrzycie sobie, dzisiaj nawet chciałem Wam rzucić pokazać, jak wyglądała, jak wyglądał Londyn w latach 70. -tych, 60. -tych. A jak wygląda w tej chwili? Mówię tu o koloryt, o przemieszaniu, że tak powiem, społeczeństwa, uceniu, między innymi też nas, takiej ilości, może powiem tak, my jesteśmy w bardzo małej mniejszości. I to, że mówi się o nas, że jesteśmy najbardziej liczną, najbardziej liczną grupą emigrantów czy imigrantów, to jest to nieprawda. Ponieważ mm, Londyn w 70-80% jest Londynem kolorowym, gdzie nie ma 30% to są biali ludzie. Więc yy, mówienie o tym, że, że to my tak powiem, stanowi tą największą grupę, jest po prostu absurdem, gdzie ponad połowa z Polonii mieszka poza Londynem. Dodatkowo, nas szacuje się gdzieś tam na milion, może dwa, no różnie to bywa. Ehm. Można było powiedzieć największą grupą wśród białych, to się zgodzę. <gry> Wtedy mogę się zgodzić, bo myślę, że może o to tu chodzi. Także te absurdy to. No cóż, wpływ mediów jest tak duży, że w wyniku. Ehm. W wyniku zmiany, że tak powiem, definicji pandemii, można wprowadzić pandemię. A w ogóle przy okazji, to chciałem pogratulować tutaj niemieckiej służbie zdrowia, nie brytyjskiej, tylko niemieckiej służbie zdrowia, ponieważ niemiecka służba zdrowia dokonała cudu. Otóż niemiecka służba zdrowia zlikwidowała kompletnie grypę na terenie Niemiec, ponieważ w oficjalnych czynnikach telewizyjnych Niemiec podano niedawno informację, że w obecnym roku wykryto tylko 125 przypadków grypy. Także grypa w Niemczech przestała istnieć. Także należy pogratulować niemieckiej, tak powiem, w służbie zdrowia, a te informacje mam nie gdzieś tam wyssane z palca, tylko od osoby, która bardzo często przebywa na terenie Niemiec. Ostatnio chyba była również dwa tygodnie. To jest pan Mądrzejewski. Osoba, która bardzo, bardzo ciekawie opowiada na temat historii. Jest filozofem przy okazji, chyba psychologiem z wykształcenia. Kanał Głos Obywatelski, także polecę wam. Jego tak powiem też dość ostre wypowiedzi na temat no, tego co się dzieje, a że on jest kimś, kto ma bliskie kontakty z Niemcami i często bywa ich w stolicy chyba, z tego co wiem Niemiec, no to taką informację właśnie przekazał, że słyszał to osobiście. Że Grypy nie ma, słuchajcie, tak? Um, no okej. Okay. No witamy, że tak powiem, naszego moda. Zapraszamy naszego moda może tutaj na kanał na kanał głosowy. Może pan mod by chociaż, jak nie chce się ujawniać z twarzy, to może chociaż głosem mógłby, mógłby nam tutaj przekazać jakieś informacje, które dotyczą Paryża, bo jestem też ciekawy. Wczoraj wam tak w nocy, jak wczoraj, dzisiaj w nocy o czwartej rano widziałem sobie, sobie i próbowałem rozgryźć tego tego Discorda, bo przyznam się wam szczerze, że nigdy nie używałem i zainstalowałem jakiś czas temu, ale nawet nie miałem czasu, żeby do niego tam Zajrzeć i pozaglądać na te wszystkie, tak bym opcje. Myślę, że czasem to, to nie, jest, nie będzie żadnego problemu, bo widzę, że tutaj nam się kolega pojawił. Słuchajcie, ja spróbuję teraz założyć słuchawki, bo widzę, że ma mikrofon wyciszony, ale. Ale. Cyk. Halo, halo, czy się słyszymy? No, witam. No dobrze, no to w takim razie nie chcesz się ujawnić, tak? Bardzo chińskie, zna chińskie znaki nam pokazujesz tutaj. No, słuchaj... Mój syn się uczy kantońskiego, bo mieszka w Azji już jakiś czas, natomiast no ja niestety nie znam, a y, to jest jakiś, y, jakiś tytuł, y, czy, czy jak to jest na. Aha, no okej, okay. no to słuchaj, no pasu pasuje, że tak powiem, bo jesteśmy w... w na sztucznej planecie, w, w ogniu, że tak powiem, pewnej pandemii. No właśnie, te kilka słów mógłbyś powiedzieć, jak wygląda w ogóle sytuacja w, we Francji, generalnie, w tej chwili. Tak, tak, to, to, to jest rosnące. A powiedz mi, w, w, w momencie, gdy, gdy odmówisz pł płacenia, czy masz jakieś szanse tam odwołania się do sądu, czy... uh-huh mm -hmm. Bo wiesz, tutaj tu, tu w Anglii jest tak, że dostaniesz załóżmy tę karę mandat, tak? Dostaniesz jakiś dokument i możesz wtedy ewentualnie się odwołać od tego dokumentu przez sąd, tak? Musisz złożyć jakby, jakby taką apelację. A wiesz, no ja podejrzewam, że być może we Francji też tak jest, ale wiesz, chodzi mi o to, bo o 18 macie tą godzinę policyjną, ale na przykład są takie no, losowe. Wy... Wypadki, typu, że na przykład no, nie kupiłeś ważnego produktu, który, który chcesz zakupić, boli cię głowa, na przykład. Czy są jakieś nocne sklepy? Bo tu w Anglii tutaj, tu mamy nocne sklepy całodobowe też. Ach, nawet do tego stopnia. Na godzinie na sport, albo tam jedziemy do pracy, prawda? No ale teraz się to zmieniło. Teraz na przykład mamy. Wiesz co? Poczekaj, sekundę jeszcze. Tak. Poczekaj. Ja no, ponoć Ciebie nie słychać i teraz to, co Wam mówiłem, Aha. że czy teraz słychać? Czy teraz słychać, słuchajcie. Słychać teraz? Słychać? Tak, teraz słychać, Ok, To jeżeli nie, wiesz co, to musimy tak powtórzyć to od początku to wszystko. Czyli powiedz jeszcze jak, jeszcze raz, jak wygląda sytuacja w odnosie tych kar, jak są sklepy, do no kiedy są otwarte, czy, czy można, tak. tak powiem, się odwoływać i tak dalej. No właśnie, sklepy wszystkie są nieczynne po godzinie 18. Czasami przez to, że jest ta godzina policyjna po 18, to sklepy zamykają się o 17.10, ale są też przypadki do 18. Jak ktoś nie przestrzega tego, no to może zapłacić 135 euro. To jest taka normalna kara. Jeżeli ktoś nie zapłaci na czas to będzie musiał zapłacić 375 euro, to takie wygórowane, wiadomo. No i potem, jeżeli ktoś zrobi jakąś recydywę podczas zatrzymania, no to zapłaci 200 euro, a jak nie zapłaci na czas, to 450. Z tym, że teraz w 30 dniach, jeżeli ktoś zro zrobi tę recydywę 3, 3 razy, czy na przykład 3 razy ktoś na przykład, zapłaci 135 euro, czy te, czy te 200 euro, no to będzie musiał zapłacić 3750 euro. Z, z tym, że może, może też dostać 6 miesięcy więzienia. Aha, czy kary więzienia też. też są. Tak, a, tak, kary więzienia też czy, są. Czy, czy były takie przypadki, bo w Anglii były takie przypadki, że ludzie na przykład, wiesz, tutaj za zorganizowanie jakichś takich wspólnych imprez, jak ostatnio był przypadek, rodzina zorganizowała tam roczek dziecka, dostali 11 tysięcy funtów kary. Czy tutaj właśnie zorganizowanie takich imprez w większym gronie? Czy, czy było coś we Francji takiego, że słyszałeś o czymś takim? No, chyba coś tam było. Oczywiście ostatnio to słyszałem po jakichś jakich za, zatrzymaniach, ale nie byłem trochę okurą, nie byłem w tym. Um, nie byłem trochę na bieżąco, bo nie miałam czasu zbytnio oglądać telewizji, a ja jak zwykle to siedzę albo na YouTube, albo albo pracuję także. No nie miałem czasu zbytnio tego, tego zobaczyć, no ale następnym razem się przygotuję lepiej odnośnie jak, tu, jak, jak kto dostał kary, prawda? No okej, okay, bo no. to wiesz, to, to nie, nie to to Bo to dla mnie chodzi, jest bo, problem. Wiesz o, tak, o, o co tak, mi chodzi, to, ponieważ no... tu w Anglii jest to, w Anglii, yy, dlatego się zapytałem o to, ponieważ w Anglii Celowo takie rzeczy są wiesz, wrzucane właśnie do mainstreamu, do tych na przykład plotkarskich tych portali czy gazet, bo tu wiesz, na Anglia przoduje w tym, w tym bulwarówkach. Myślę, że we Francji też tak jest. I ten, no. ten temat jest celowo wrzucany, żeby no jakby wystraszyć, tak powiem, społeczeństwo. No, ja widziałem we Francji demonstracje, też takie protesty w, były w Paryżu, tam różne tam rzeczy się działy. Tu natomiast w Anglii zrobiono Strasznie, tak powiem, powiem tak, pacyfikacja była do tego stopnia, że no Anglicy, jako, jako policja angielska, ponownie najlepsza na świecie, tak się twierdzi, oni doskonale kontrolują cały internet, kontrolują te fora i tak dalej, i doskonale mhm. wiedzą, jak ludzie się gdzieś tam organizują poprzez, poprzez jakieś czy to aplikacje, czy fora, no to no, oni się przygotowują do tego. Czy, czy we Francji też jest tak, że jak pojawi się jakaś grupa, która, która chce gdzieś tam zaprotestować właśnie w kwestiach tutaj lockdownów jako takich, czy to się odbywa, czy jaka ilość tych ludzi przychodzi? Bo tutaj wiesz, tu przychodziły grupy powiedzmy 100-150 osób, no to, to była taka ilość ludzi, z którą można było łatwo spacyfikować, bo większość została aresztowana, część uciekła, po prostu bo się przestraszyła, tak? Oczywiście do, dokładniejsze dane to, to, to panu podam może następnym razem. Ja mam ale mam co imię Robert, z tego, co słuchaj, widzę, co tak rażej, a propos. Te, a tak propos. Robert, tak. <laughs> Ponieważ... No dokładniejsze dane może następnym razem, ale tak jak, tak jak najszybko, no to mogę powiedzieć na przykład na początku mieliśmy ten, tą godzinę policyjną do, do, do 20, nie? no to oni to zaostrzili potem do 18 godziny, także, ale w ale międzyczasie to, Wcześniej było tak, że po prostu, żeby w ogóle wyjść, trzeba było mieć tą podpisaną kartkę, nie wiadomo. Mhm. Ale teraz już jest trochę lepiej, że do 18 możesz wychodzić sobie jak chcesz. Nie? Tylko, że jak ktoś na przykład, jeżeli zwraca, wraca z pracy, jest, jest w pracy do 17 albo do 18, no to trochę tak źle dojeżdżać. Tu so, właśnie, i teraz tak. Teraz jest taka kartka na noc, co się wypełnia, tak jak się wypełniało. Na dzień, wcześniej od godziny tam 7 do 20 do było, to teraz jest od godziny 18 do 6. Mhm. Wypełnić tą kartkę. Na przykład, jeżeli wychodzisz z, pse, z psem na godzinę, to musisz wypełnić, wypełnić że wychodzisz w tej, tej godzinie z psem. To możesz wyjść na godzinę podczas, podczas tej godziny policyjnej. I to, Słuchaj, taka, tak to... taki rodzaj samokontroli. Wiesz, co akurat o, te, o tej kartkach to ja słyszałem, bo to moja żona ogląda tam też YouTube'owe takie vlogerki, który chyba ktoś właśnie we Francji mieszka. I o tym, o tym się właśnie też dowiedziałem, więc mnie to się wydało tak troszeczkę. No, to nie jest śmieszne, bo to jest ponure, ponieważ to jest też jakby A, tak. działanie na, na ludzką psychikę. Czyli po prostu musisz się sam jakby kontrolować, tak? Tak przez te głupie kartki przytyłem, muszę się przyznać. <laughs> tak bywa. No. No, no poza tym tutaj w Paryżu, no to ja, ja jestem. Mam bardzo dobrą kondycję. No to cały Paryż znam. No bo jeszcze tutaj na rolkach, prawda? No, to także, a oni mi tutaj zabrali czas. W Londynie jest podobnie masę ludzi. Uprawia takie no, młodzieży, zwłaszcza uprawia wiesz, dziesiątki, dziesiątki właśnie tych skaterów. Rolkowców też spotykam, ale rzadziej. Natomiast na rolkach są takie, no, teraz chyba nie organizują tego, ale, ale w okresie takim wiosenno-letnim to widziałem masę takich przejazdów, zwłaszcza w piątki wieczorem. To jedzie grupa tam powiedzmy 600 czy tam 500 osób na rolkach. Tak. I, I jeżdżą tak. po, po, po centrum miasta, nie? To są takie tam, takie rajdy tak, tak, sobie tak. robią. To we Francji tak, też Tak, znam, znam te rajdy. Mm. Tak, znam te rajdy. Tam parę razy byłem na tych rajdach, ale ja lubię sami dłużej, więcej kilometrów, także no, też na, na, na tym byłem. No to na cyk, no cykwaną, fajnie, ta, tak? Na Tak, tak, ale to tam, oni mają tam różne, różne y, kierunki. Tych, tych 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 tak zwanych wycieczek. czasami przejeżdżałem przez Concord często przez Concord jeżeli ale, ale Concord to jest mm, to jest kostka prawda to trochę tak nie bardzo no, no to tam, widzisz, tam są bo tutaj różne ktoś no... pisze na czacie Arwil pisze na czacie Arwial, że 500 osób na rokach, jazd ale tak. dymy. No i właśnie tak. to powiem wam tak, że nieprawda, że nie są dymy, ponieważ oni są dobrze zorganizowani, bo mają taką straż tak. przyboczną z przodu, z tyłu, z boku Dokładnie. Jadą osoby, Dokładnie. które pilnują, ponieważ nigdy by im nie pozwolono, bo oni muszą się muszą to jakby zarejestrować takie przejazdy po prostu. Na początku, na początku mogą mieć też rowery, i z tyłu mogą być rowery, co po prostu kontrolują. Jeszcze no z tyłu, za, za rowerami generalnie to jak je, jeżdżą, charakcji. na przykład jeździły trójkołowce i, i wiozły jakiś, jakiś tak. sprzęt nagłośniający z muzyką. No to takie sympatyczne, bo zwłaszcza gdzieś tam przyjeżdżają, jak były te czasy, gdzie jeszcze turyści byli w Londynie, to, to tam ludzie no. w selfie robili i tak dalej. Nie? Słuchaj, ale wróćmy, tak powiem, na ziemię. W sensie myślę, że kiedyś zrobimy sobie osobną audycję o, o taki mam pomysł. Może kiedyś zrobimy odnośnie różnic i, i, i tych samych rzeczy w, w dwóch różnych stolicach, które historycznie się zwalczały, tak? bo to też, no i to też mieszkamy jakby po, ja mieszkam po stronie kanału angielskiego, a ty po stronie kanału La Manche, nie? jak to Anglicy robią zawsze. Nie? No, ale tak. słuchaj, bo wiesz o co ci chciałem zapytać? Takie właśnie o, o tak zwaną scenę alternatywną francuską. Czy są właśnie, jak to wygląda tej strony kwestia poszukiwań jakichś Zaginionych cywilizacji, UFO i tak dalej. Jak to wygląda w Paryżu? Czy zetknąłeś się z takimi ludźmi? Tak, oni, oni tutaj bardziej są, że tak powiem, po, poinformowani o tym wszystkim. Albo, albo niektórzy po prostu się tym nie interesują, a ci, to się interesują, no to, są, no to są w środku, prawda? No jak jakby to powiedzieć, że my po tej, po tej porze, kiedy, po tym momencie, kiedy byliśmy za. Tak. E, przed 85, prawda? Tam 93 rokiem, no to byliśmy trochę z tyłu za, za nimi wszystkimi odnośnie UFO. Mhm. Prawda? I tych wszystkich innych informacji. No wiadomo, że nie do końca, ale tak, tak ogólnie wziąć pols polską populację, no to nie za bardzo tam byliśmy do przodu z tymi tematami, prawda? Tylko, tylko nie, nie, niektóre osoby wiedziały coś więcej. No a tutaj oni o, o wiele wcześniej byli zaznajomieni z, z tymi wszystkimi tematami, także dlatego oni są wiele do przodu przed nami w tych, w tych wszystkich tematach i bardziej się orientują. Wiadomo, no, no, no. przede wszystkim był dostęp do informacji jako takiej, czy po prostu tak. książki, tak? W Polsce tych książek A, wychodziło książek. No, niewiele. Tu było też radio, książki. Ja tutaj yy, przyznam się, że jeżeli chodzi o UFO, no to szczególnie to co się dowiedziało. UFO to tutaj słuchałem właśnie radia francuskiego, na przykład ICI-MET, no tutaj i teraz nie. No i z tego się dużo, dużo dowiedziało UFO. A tak to nie za bardzo. Czy to no coś tam może, jak byłem. A jak długo mieszkasz we Francji? Długo. A, to bardzo długo, już tutaj od, można powiedzieć, 1999 roku, także długo tu No, to, to, to jesteś, tak powiem, ponad 20 lat, no to... Zresztą słyszę tak, po akcencie tak. polskim, już też już jesteś bardziej... Ale tak mi się zmienia tak akcent, prawda? Tak, zmienia, ja, ja też u siebie zauważam to, Choć, wiesz, jak nie używasz, no, chociaż ja na no co dzień używam, no bo my w domu mówimy po polsku cały czas, y, tak. ale jednak no to, to się, da, da się wyczuć po prostu, że... że... Ja mam taki pomieszany akcent polsko-francuski, -polsko mm. ale mm. bardziej polski mam jednak. Y, jak mówię po francusku, to też mówię bardzo dobrze, wiadomo, tylko że, tylko że oni tak nie mogą wyczuć, a to ty taki malutki, malutki akcentik masz gdzieś z południa Francji, nie mówię, że jestem <laughs> z Polski. No tak. Chyba, że muszę być bardzo, bardzo zmęczony, no, mógłbym powiedzieć takim troszeczkę bardziej polskim akcentem. też, też możemy. mi przydać. Wiesz, Francja podejrzewam, znaczy Francja jest podobnie jak, jak Anglia, stolica jest multikulti, natomiast już poza to są już rejony, gdzie ten, te akcenty są znacznie inne, nie? Różnią się. Tu w Anglii jest podobnie, podejrzewam. Tak, leżci, tak, leżci tam. No, południe, południe, wiadomo, jest inny akcent, a akcent z Paryża to jest bardziej taki na ostatnią sylabę. Nie mhm. wszyscy lubią właśnie taki paryżański akcent, nie? No, bo tak akcentują tą ostatnią sylabę bardzo mocno. To też nie jest naturalne, na, naturalne ale wiadomo, że we francuskim języku akcent jest na ostatniej sylabie, prawda? Często. Mhm. Czasami jest też tak, jak na, w polskim języku. To zależy od. Przykładu. No, ale jeśli chodzi, to właśnie Paryżjanie mają jeszcze większy ten akcent na końcu. To jest takie troszeczkę nienaturalne. No i to jest właśnie to, ta ciekawa rzecz lingwistyczna tutaj. A powiedzmy, czy nadal funkcjonuje w Paryżu taka sytuacja, że jak gdzieś postawimy jakiś samochód w jakimś miejscu, to jak przyjdziemy, to może się okazać, że on jest przestawiony przez, przez służby? Bo kiedyś mi kolega mówił, że był w Paryżu i właśnie miał taką sytuację, że postawił go gdzieś tam. bo Potem się okazało, że chyba źle zaparkował. On był tylko przestawiony gdzieś tam, kawałek dalej. A że go, że go tylko o kawałek prze, 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 przestawiają? Mhm. A nie. No, no bo normalnie to jest holowane, jak, 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 jak nie jest w tym miejscu, co trzeba. Także. To nie masz po prostu samochodu. A nie, to jak bierze, jak no. stoi na zakazie, ale tu było, chyba chodziło o jakąś sytuację taką, że, on, że niby tam było wolno, ale po prostu ktoś przyjechał mu. Nie wiem, czy dźwigiem mu przestawili, po prostu przesunęli mu gdzieś tam. A, to takie, no być może takie sytuacje się, no, mhm. zdarzają, prawda? A czasami to, to samochód, samochoda, to, samochód samochoda trochę popycha, że żeby trochę się przesunął, no, wiadomo, jak nie ma miejsca. Takie no coś dobra. też może się zdarzyć. Dobra, to, to wejdźmy teraz w te nasze tematy. Ja tu dzisiaj sobie troszeczkę podpytam, bo ja tu że tu tyle gadam, już wszystko o mnie wiecie, teraz ja teraz chcę się dowiedzieć od was. To prawda, dzisiaj jest temat życie po życiu, ale ja bym chciał, chciał Cię zapytać, czy miałeś jakiś kontakt, czy miałeś taką przygodę z tak zwanym czymś nieznanym, czy z pogranicza UFO, czy być może jakiś, nie wiem. Spotkanie z duchem, cokolwiek. Czy przytrafiło ci się coś takiego dziwnego? Z takich przypadków to jedynie, jeżeli spałem, to osoba, która zmarła w ten czas, kiedy zmarła, nie widziałem, że ona zmarła, to widziałem ją we śnie. To jest Aha. jedyny z moich, jeden z moich tylko przypadków, który takie można powiedzieć, duchowy. E, poza tym z UFO. Co myślę, jak może jak byłem mały, może raz widziałem UFO na nad blokiem. Nad blokiem mojego kuzyna. Ale to było bardzo szybko, także nie pamiętam. Ale to tego. było w Polsce, tak, jeszcze? Tak, tak ta, w Polsce. W Polsce byłem bardzo małym jeszcze chłopcem. No ale jak tak. to wyglądało, jak to... to? było bardzo. To było bardzo szybkie zjawisko. Także tylko ułamek sekundy. a no, no. Także nawet to nie zarejestrowałem, także. No nie ale, nie ale nie później nie. co o tym mówiłeś problem. rodzicom, czy kolegom, czy ku... Nie, nic, po prostu zobaczyłem to i tyle. Jako, że tak po prostu zostało, bo nie widziałem, co. Czy to była iluzja optyczna, czy to rzeczywiście coś zobaczyłem. To było tak szybko. Widziałem normalny krąg nad, nad blokiem i tyle. No, no, także a... potem nie wiedziałem, czy to rzeczywiście widziałem to, czy, że, czy, czy po prostu moja intuicja coś mi, coś mi źle, no. Podpowiedziała. No. No, no to by było na tyle. No a twoje właśnie moich przeżyć. A twoje zainteresowanie właśnie tymi tematami. Od, od kiedy? Dlaczego ten temat? A nie na przykład motoryzacja albo, albo sport tylko. Um, no, bo akurat akurat ten temat jest trochę połączony z wszystkim, co jest duchowość, wszystkim, co jest. Um, z duchowością i z, z techniką, prawda? Że jest UFO, że, że tak naprawdę UFO istnieje. No i, no i to, to zagadnienie wydaje mi się bardzo ciekawe, że, yy, że yy, właśnie yy, no z, te, z, z tego rodzaju tematyki, że to jest coś takiego, co nie możemy tak do końca namacać, ale mamy jakieś. Yy, nie mamy takich twardych. dowodów, prawda? No i to jest interesujące. Prawda? Mm. No i ty. No właśnie. A tak przy okazji, bo słuchaj, każde państwo posiada jakiś taki właśnie swoje rozłe, nazwijmy to. Tak jak tutaj Anglia, oczywiście, Stany, no w Polsce też. A czy we Francji są takie miejsca, które właśnie były. Były taki przypadek, które są zarejestrowane, że tak powiem, przez yy, op opinia publiczna się nimi interesuje. Ktoś napisał książki na ten temat, z jakiegoś tam powiedzmy spotkania z UFO, czy coś yy, kojarzysz? halo? halo? Halo, halo. No chyba straciliśmy, że tak powiem głos. Halo, halo. No chyba nam tutaj, że tak powiem. Naszego, naszego Kamila wybiło z Paryża. No ale mamy Johna 11. Halo. Słychać mnie? Tak, teraz Cię słychać, bo chyba Cię wybiło. Tak, no, jestem. No, no, słyszałeś moje pytanie? Nie, nie, właśnie, nie słyszałem Twojego pytania, właśnie tak myślałam, że za długo jest cisza. No właśnie, bo... Właśnie powtórzyć. <laughs> Chodzi mi o to, czy we Francji jest też takie, jakieś, takie spektakularne miejsce, które dotyczy na przykład jakiegoś lądowania UFO, czy jakiegoś takiego przypadku UFO, które jest no, ogólnie znane, tak jak Roswell, czy, czy tutaj w Anglii, tutaj ten, tutaj ten przypadek, który my tutaj z Albitem kiedyś, kiedyś nagraliśmy nawet tam z tego miejsca. Czy są takie, takie miejsca jakieś takie specyficzne, gdzie można powiedzieć, że ach, to jest francuskie Roswell? Mm. E, żeby tak powiedzieć, to, to, to nie wiem osobiście. Mm. No, no, ale na następnym razem się przygotuję. <grym> no, bo... raz, wiesz co, ja też nie kojarzę, ale mówię, tym, może po prostu tym no, punktem... może za mało wiem, bo nigdy we Francji nie mieszkałem, więc mogę nie wiedzieć. Natomiast powiem tobie, że yy, na granicy, o ile się... Nie mylę, ale tak, na granicy francusko-hiszpańskiej znajduje się bardzo ciekawa piramida, która jest dosłownie, jak się przejeżdża tam tą granicę, to ta piramida sobie stoi. I o tej piramidzie ostatnio dr Franz nawet wspominał w kontekście no, swoich tych wywodów na temat zmiany położenia. Położenia naszej Ziemi o, o te dwadzieścia parę stopni, w momencie, gdy, gdy Ziemia zetknęła się z jakimś tam obiektem, czy to nie wiem, Nibiru, czy, i, czy, czy jakąś planetoidą, która spowodowała, że nasza Ziemia się przesunęła do, do 27 stopnia, a wcześniej ona ponoć była właśnie na chyba na siódmym stopniu. Tylko. I wtedy ta, właśnie piramida, która jest tam na, na tej granicy, wyznaczała jakby była dokładnie w linii z poprzednim jakby biegunem północnym, który on, on jakby ten biegun twierdził, że on wcześniej był tu, tu gdzie w tej chwili mamy Islandię i oparł się właśnie o tą piramidę, tego tak propos. Ale mhm. we Francji jest masę dolmenów, jako takich, czyli te, mhm. takich megalitów i to ponoć bardzo dużo jest tego. Tak. A może byłeś kiedyś tam? A... Przy którymś zwiedziłeś coś? Nie, nie, akurat, akurat takich rzeczy nie, nie zwiedzam, ale, ale wiem coś mniej więcej na ten temat, prawda? Yy, tylko, że jakbym Mógłbym coś, coś zobaczyć, jakby się dało jako telewizja e, Krepsydra, prawda? No. Dodatkowo, ale nie miałam takiego, m, takiego bodźca, żeby jechać i coś sprawdzać, prawda? Tak, to, ja, jak, jak to robisz. Wiesz co? Jest, stary, nigdy nie miałam takiego bodźca, żeby to sprawdzać. W Londynie jest igła Kleopatry, natomiast w Paryżu hmm? też jest y, bliźniacza, że tak Concorde. powiem. Y, no właśnie, może jakbyś kiedyś tam. Concord. Jakbyś tak. tam podjechał właśnie jakiś materiał zrobił, bo ponoć one, te, te, te dwa obeliski pochodzą z tego samego miejsca. Dokładnie. No. Słyszałem coś o tym, tak, no. tak. Mógłbym, mógłbym zrobić jako. No, Albo w tym momencie. Bierz <laughs> miejsca, gdzie, tak. gdzie, gdzie bracia Masoneria francuska jest, nie? Bo to, bo to też jest tak. Tak, ten... to jest ten francuski wschód, tak? O, no, no. No, prawdowo, oni, oni to są, to są ta, ta, tacy Masoni Lewicowi, troszeczkę inni o tych. O tych. Ale, ale to zresztą ja też na ten temat nie wiem wszystkiego, bo to jeszcze są dużo tych loży. Nie dość, że są loże we Francji tacy Lewicowi i jeszcze w Anglii, to jeszcze. Mam no, tutaj mamy nie, e, w Peru nie, nawet są loże tak, masońskie. No, no w Polsce są też, słuchaj, ja, ja jak byłem no, zresztą w moim mieście, w Gnieźnie, tak, do dnia dzisiejszego. Jest budynek, gdzie, gdzie Masoni mieli swoje, tak powiem, siedzibę. W tej chwili to jest Miejski Ośrodek Kultury. jest bardzo ciekawa architektura tego budynku jest. Natomiast jak byłem w Kętrzynie, to jest, słuchajcie, no Prusy, dawne Prusy przy tak powiem Wilczym Szańcu, kawałeczek od Wilczego Szańca to jest, to też no, w samym centrum miast, miasteczka, można powiedzieć, stoi loża, stoi budynek loży, który został przywrócony przyprudzony przez prezydenta, wiecie, którego ten, co to, tak powiem zginął w Smoleńsku, tak? No i Anglii tu też poza Londynem, też jest masem miejsc, byłem w takiej miejscowości, która Słynne Bleczli, tak a propos, czyli miejsce, gdzie rozkodywano Enigmę. Tam do dnia dzisiejszego jest muzeum. No, mój kolega tam mieszka i tam kiedyś pojechaliśmy tam na zaproszenie do nich. No i też mi pokazywał taki mały budyneczek Loży Masońskiej, tak. Także, no, rozsiani są na całym świecie, można powiedzieć. Dokładnie, dokładnie. Kościuszko też był, także oni, oni są wszędzie. No, ja, ja powiem Ci tak. Mój. Mojej babci brat był w Legii cudzoziemskiej, tego tak propo I jeszcze po wojnie, jakiś czas po wojnie, przyjechał do Polski na jakiś czas, tam się spotkać z rodziną. Natomiast potem słuch po nim zaginął i teraz nie wiadomo, czy, go, czy, czy, czy gdzieś zginął, bo jak przyjechał już do tej Polski, to no miał taką szramę na pół twarzy. No i ponoć jakiś właśnie podczas tych gdzieś tam y, tych swoich wypraw z Legią coziemską, jakiś Marokańczyk go tak bym potraktował nożem. Y, ale nie wiem, czy to było w, podczas działań jakichś tam wojskowych, czy gdzieś w knajpie, czy trudno mi jest powiedzieć, bo y, no, babcia nie żyje już wiele lat, a ja, na, ja to tylko po prostu jako dziecko pamiętam te opowieści. No i ponoć właśnie też, ze względu na to, że on gdzieś w tej Francji tam właśnie w tej legii był, cudzoziemskiej yy on wyemigrował jako, jako większy w tamtym okresie była emigracja taka właśnie Polaków do, do Francji, do, do kopalni i gdzieś tam właśnie do kopalni. Tak, tak, to była ta stara emigracja. No tak, dokładnie. Tak, tak. No to wiesz, to, ja, to mojej babci to trzy siostry wyemigrowały do Francji. I to hmm. dlatego ja tam mam jakieś tam kuzynostwo, które nie mówi nawet po polsku już. Ale to już, no to jest, wiecie, to jest dalsze, tak powiem, no brak tych kontaktów, bo to wiele lat, tak powiem, my tu za żelazną kurtyną i tak dalej. Ale, ale, ale wrócę jest, jeszcze do tego poczekaj. Jest... Jeszcze wrócę tak, do tego chyba. mojego kuzyna. Mój, no to jest jakiś tam wujek, można powiedzieć, tak. To on właśnie coś mówił, że w związku z tym, że on tam był w tej Francji, był w tej legii. No to on należał do, do masonerii jako takiej. Nie wiem, na jakim tam stopniu mógł być. No podejrzewam, że już też dawno nie żyje, skoro tam ten kontakt się urwał. Ale no, miałbym jakąś wtykę, a tak nie mogę nic powiedzieć na ten temat, właśnie, bo my sobie tutaj rozmawiamy o, widzisz, o masonach jako takich, coś tam się dowiemy. Natomiast, tak naprawdę, wiele wpływowych osób na świecie. Nawet polskich polityków, bo mówi się, że pierwszy premier po 1989 roku ten, który chciał zrobić tak powiem, czystki związane z służbami, tak powiem, PRL-u, został odsunięty od, od władzy w 90. A drugim roku to było, to wtedy właśnie wyszło na jaw, że on też był jakby, był po prostu masonem jako takim. I dzisiaj to historycy o tym mówią, tak. jak sobie powiem, to jest, ja tylko przekazuję informacje, to nie, że ja, ja badam to gdzieś tam mam dostęp do IPN-u, tak, no nie mam, ale no, to jest jakby potwierdzone, czyli, czyli te, te związki można powiedzieć masonerii z, z, z polityką, z bankowością jako taką, no to są bardzo bliskie. Tak, tak. System, na czym połączonych to jest. No, mhm. no dobra. E, coś, po, powiedz, we Francji jest tak samo, tak? Powiedz, e, jak w ogóle ludzie reagują na ten lockdown jako taki, na tą godzinę policyjną? Powiem, że tak. Przez to, że na początku byli, byliśmy tak stresowani z tymi kartkami. Mhm. To po prostu ludzie się wytresowali, tak jak się tresuje <grymna> zwierzęta, prawda? To teraz, teraz jak są jakieś oboszczenia, to już ludzie szybciej, szybciej się doptują. To tak wygląda. No ale powiedz, czy, e, Francja była postrzegana właśnie przez ostatnie kilka lat jako ci, którzy właśnie ten, te słynne żółte kamizelki. Tak? E, czy uważasz, że to był taki ruch też sterowany przez kogoś? Czy to ludzie sami z siebie się po prostu wkurzyli i powiedzieli, mamy dosyć już tych podatków i tego wszystkiego? Tutaj Francuzi też, też nie lubili Macrona, także mhm. jedno i drugie, to było moim zdaniem, być może, bo nie mogę tego potwierdzić, <coughs> wiadomo dlaczego, mhm. być może to było sterowane przez wiadomo kogo i też przez ludzi, także to są... Czyli wy, ale wykorzystano tą, tą masę ludzką, tak. Tak? tak? tak, tak, też mi się wydaje, też mi się wydaje, tak. Po pewnym jak myśl... momencie też pomyślałem. Jak, my, jak myślisz, jak, jak to się w tej chwili będzie rozwijać we Francji? Jako, jako, jako państwie, który yy, no jesteś, no jesteście pod butem. Tak jak my tu w Anglii, tak samo. Jak, tak. jak, 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 jak reszta Europy. Czy im się uda doprowadzić do, do takiego przykręcenia śruby, że będziemy tak jak Chiny, będziemy chodzić jak w zegarku? Mi się wydaje, że bardzo to jest możliwe. Dlaczego? No bo, no bo ludzie po prostu boją się zarazy. Mimo wszystko, że tam niektórzy na przykład chodzą z odsłoniętym nosem, a, a, a mają tą maskę. Wiadomo? No właśnie. A jak, we Francji wtedy... jest, a jak jest we Francji? Czy na, na zewnątrz musicie nosić maski? Tak. A. Zawsze. No widzisz, to my mamy jeszcze, jeszcze, mamy tą wolność, że na zewnątrz nie musimy masek nosić. Nie wiem jak długo. Jeżeli Ach. widzisz... Tak, dokładnie. Jeżeli na przykład jesteś, e, jesteś na zewnątrz i policja cię widzi i, i masz po prostu maskę pod nosem, nie masz na nosie, no to policja podchodzi do Ciebie i pokazuje Ci, żebyś maskę nałożył na nos. Tak tu ok. jest. Czyli od razu nie karają, tylko najpierw cię ostrzegą, tak? Tak, tak, jeżeli chodzi o maseczkę, jak już widzisz, że już ma, że ma, że masz tą maseczkę, nie, no to ci mówi, że no, są jacy... Nie są tacy strasznie do końca, prawda? Mhm. No, jak że masz maskę to nakładasz na nos i potem możesz iść dalej. Tylko, ale widzisz, bo to jest też jakby wpływanie na ludzi. Ja tak. powiem tobie, ja tutaj pomimo, że my na zewnątrz nie musimy nosić tych masek, natomiast w środkach komunikacji wchodzą do sklepów, no i teraz tu jest taka ciekawostka, to wam powiem odnośnie Anglii, Londynu, bo nie wiem jak jest gdzieś indziej, ale myślę, że jest podobnie tych dużych sklepikach, w sensie tych marketów, może nawet nie tych dużych, tylko tych ekspresów, tak, Tesco Express tam i te, te inne, gdzie stoi jakiś tam ochroniarz, jest kilka tych ludzi z obsługi no i w sklepie przebywa tam kilkadziesiąt osób, no to pilnują tego, tak, przy drzwiach stoi, tak. może cię nie wpuścić nawet. Natomiast w tak. małych sklepikach, takich jak ja tu mam, sąsiada przez ścianę dosłownie, to wchodzi się normalnie. Bez żadnej maski, tak. bez niczego. I to jest taki, jest przyjęty standard. I nikt się, nikt się, się... nie czepia, ale posłuchaj mnie. Jest jeden, jedna, no. drugo, jedna rzecz, którą zauważyłem, to zauważyłem yy, kierowcy oczywiście tam ci z jeżdżący Uberami, czy tam taksówkami czarnymi, czy, czy kabami, czy takimi właśnie prywatnymi taksówkami, nie zrzeszonymi z tym te słynne czarne tak, londyńskie taksówki. To oni wszyscy mają te maski, tak? no bo muszą, wymóg i tak dalej. Natomiast zauważyłem, wiele prywatnych ludzi jeździ w swoich samochodach w maskach. A wczoraj widziałem rzecz, która mnie po prostu poraziła. Schodząc ode mnie, bo ja mieszkam na takiej dosyć dużej górce, no Londyn na siedmiu wzgórzach, no ja na jednym takim wzgórzu mieszkam, schodziłem w dół. I są domy i niektórzy mają po prostu mieszkania w piwnicy, tak, takich. No i jak wieczorem się przychodzi, to większość tam nie zasłania tych okien. I tak rzuciłem okiem, bo jakaś osoba siedziała przy biurku, przy komputerze. I zwróciłem uwagę, że siedzi w domu i ma maskę założoną. No to sobie pomyślałem, no dobrze, że dobrze, że... Człowiek jest jednak troszeczkę no, poinformowany, bo myślę, że to chyba wynika to też ze strachu. To po pierwsze. A po drugie, myślę, że to jest yy, yy, wpływ te, tej, yy, no, tej informacji, która wypływa właśnie z mainstreamu. który Bombarduje codziennie ilością zabitych, ilością zakażonych. A teraz doszła trzecia kategoria ilość wyszczepionych. <śpiewanie> No a właśnie, tak. e, zapytam jeszcze o te szczepionki, jak wygląda. W, w, czy mówi się też o przymusie? Bo tutaj oficjalnie yy, dwa... Trzy, ostatnio trzy, coś ty... było, a? tak. Wielkość... Osta ostatnio coś było ponad 70. Ci, co mają ponad 75 lat. Coś tam było jakieś refundowane czy coś w tym rodzaju. Yy, dla tych, co mają ponad 75 lat, ale nie ma takiego przymusu teraz. Także nie ma, nie ma... No bo tu nasz, tak powiem nasz Bojo, bo tak na niego mówią, niektórzy nazywają go rozczochranym klaunem, bo to są oficjalne takie wpisy, to on chce wyszczepić, tak powiem, całą populację to chyba do, do września bodajże, o ile się nie mylę, czy... czy... Do kwietnia to, to chcę objąć już tam do 50 lat. Natomiast z tego, co ja tutaj się orientuję, to to jest jakby tylko jedna strona medalu, bo oficjalnie mówią, że nie będzie potrzeba żadnych tam, że rząd nie planuje żadnych. żadnych paszportów takich tych szczepiennych, w sensie, że nie będziesz miał tak, czegoś takiego, to nie wejdziesz do pubu, bo puby w tej chwili świętość brytyjska została zamknięta i, i puby są nieczynne już praktycznie drugi miesiąc. Yy, I to jest yy, to jest zamach na na, yy, na brytyjskość jako taką, bo, bo oni to kochali te puby cały czas. No i się nie buntują przeciwko temu, bo zobaczcie jak to sprytnie zostało zaaranżowany ten cały, ten, ten cała ta pandemia, plandemia, jakkolwiek to byśmy nazwali. To naprawdę jest majstersztyk, to trzeba przyznać. No walczymy z niewidzialnym. To jest tak samo, jak, jakbyśmy teraz mieli walczyć z tymi, którzy już odeszli. Będziemy walczyć z armią osób, które nie żyją. No właśnie, uh -huh. słuchaj. No, przejdźmy może trochę do tej naszego tematu głównego, żebyśmy się nie zakopali znowu w tym w tym czymś, co nie istnieje. Życie, życie po życiu. Jakie jest twoje zdanie? Na temat. Na temat tego, jak, jak odejdziemy stąd. Czy to życie nasze się kończy? Czy przechodzimy, idziemy do nieba na przykład? Czy przenosimy się w inny wymiar? Czy, nie wiem, udajemy się jeszcze gdzieś indziej? A może, może to już jest koniec? No, jeżeli chodzi o moje zdanie prywatne, to, to tak, tylko, że kłopot polega na tym, że żeby to sprawdzić, to trzeba to sprawdzić przez empirycznie na przykład, no bo co możemy sobie pomyśliwać, że, że jest albo nie ma, prawda? Także, że, żeby drążyć w ten temat, to trzeba zapytać tych, którzy, którzy po prostu przeszli taką drogę. No, a, a jeżeli my będziemy sobie mm, myśleć i przypuszczać, co, e, co było, no to nigdy nie dojdziemy do. Nigdy dojdziemy do, do sedna sprawy, prawda? No ale wiesz, no, więc... no, no widzisz, ale ja jeszcze ja zapytam od razu, no to co sądzisz w takim razie, bo, bo są osoby, które um, robiły sobie regresję hipnotyczną na przykład. No I w tych regresjach wyszły, że one żyły w jakichś tam poprzednich cieleniach. Nawet powiem ci, podczas jednych z moich audycji. Yy, z Osobą, która robi regresję, robiła tu w Londynie, on no teraz chyba nie robi, bo nie, nie pewnie nie może przyjechać, bo jest z Polski. Podczas jednej z takich regresji wyszło, wyszło jakieś osobie, chyba kobieta to była, że w, mm, jedno z jej poprzednich wcieleń ona była koniem. Była koniem, tak. Była, widziała siebie, oczyma, widziała, że ma kopyta, e, tak, i jest malejce tutaj i tak dalej. Czy myślisz, że to jest te regresje hipnotyczne, mogą być wy, wynikiem jakby projekcji naszego umysłu gdzieś tam, czy faktycznie tak może być? To co, to, co osobiście uważam, no to mózg może być narzędziem, czy na przykład komputerem, który, który nasza dusza wykorzystuje, prawda? Mhm. Więc jak mamy naszą duszę, która wykorzystuje nasz mózg, to dusza jest czymś, czymś o wiele innym, a nasz mózg to jest, to jest pewne oddanie naszego ja tutaj na Ziemi, prawda? Mm. Że, to jest, że tak naprawdę nie tylko, nie tylko dusza się liczy, ale też co my tutaj robimy na Ziemi, prawda? Czyli że tym, co my jesteśmy tutaj, to nie jest tylko dusza, tylko dusza, która używa naszego mózgu. Prawda? No ale widzisz, czy, czy mo moglibyśmy tak powiedzieć na przykład, że faktycznie ta dusza nie jest przypadkiem właśnie, że to nasze ciało jest tylko awatarem, że my jesteśmy sobie tam gdzieś, a tutaj y, po prostu no, bawimy się tym życiem, ale w taki sposób, żebyśmy my, my jako tutaj nasz, jako nasze ciało nie zorientowali się w tym, że, y, że, że to jest tylko, że to jest iluzja. Bo ja powiem ci, to tak, jest więc... moje takie zdanie. Ja coraz bardziej się zaczynam przekonywać do tego, że to może pójść w tym kierunku. Ja nie wiem, że tak dokładnie jest, ale ja takie mam odczucia po wielu latach życia. Powiem tak, że można to tak to odczuć po tym, jak po tych regresjach hipnotycznych i po, i po ludziach, którzy, którzy my możemy tylko... E, nauczyć się z ich doświadczenia o, mhm. o tym, co oni nam opowiadają, bo my nie możemy tego. To nie jest coś namacalne przez nas, że możemy do tego wejść. Jeżeli jest, na przykład nie wychodzimy z ciała, na przykład, prawda? Nasza dusza nigdy nie wyszła z ciała i nie możemy tego odczuć, prawda? No. E, my się zagubiłem, jakie to było pytanie. No, no właśnie, I co no. myślisz na temat tego życia po życiu? Czy? Właśnie życie po życiu, tak. Um, e, no więc e, No więc to życie po życiu, e, jeżeli, jeżeli, tak jak mówię, że nie dotknęliśmy tego, i to możemy tylko mieć zaufanie do, do tych, którzy to przeżyli, prawda? Także, ale, ale, ale z tego, co widać, to jest dużo ludzi, którzy, którzy to przeżyło. Także możemy powiedzieć, że jest y, duże prawdopodobieństwo, że jest życie po życiu, prawda? Yy. Hmm. I to jest. Y, można na ten temat dużo mówić. No dobra, ale... no to, to odwróćmy pytanie. Prawda? Życie po życiu. A czy uważasz, że. Mm, skoro, skoro niektórzy twierdzą, że mieli poprzednie wcielenia. Czy uważasz, że my, to jest kolejne nasze życie tutaj? Że my tutaj po prostu przyszliśmy jakby z, no z kolejną, jakąś misją, nazwijmy to, czy, czy wcieliliśmy się po raz kolejny w nasze ciało, ale wcześniej już nasza dusza funkcjonowała? Czy na przykład to był początek? Bo wiesz, mówisz zawsze co, w, tak? w całej tej otoczce ezoterycznej, bo też już nie lubię tego słowa w ogóle uh -huh. jest, jest taka. Pojawia się taka ma masa właśnie informacji typu o ja jestem starą duszą, ty jesteś młodą duszą i tak dalej. Im starsza dusza, tym większe doświadczenie. No właśnie, czy myślisz, że jest też taka jakaś hierarchia tych dusz? że właśnie są jakieś młode, bo no, kiedyś musiałby być ewentualnie, no jeżeli wszystko ma początek i koniec, no to musiał być kiedyś początek tej duszy. Wiesz, tu już wchodzimy w takie filozoficzne kwestie, podobnie jakbyśmy tak. rozmawiali na temat y, o powstaniu wszechświata, kosmosu jako takiego. Czy był tak. ten wielki wybuch, czy go nie było, nie? No ale co ja myślisz, czy faktycznie, czy faktycznie y, wielokrotnie się wcielamy, czy... Czy może jest początek i potem dopiero? Może, może my jesteśmy na początku? A też o tym nie wiemy. Że jesteśmy może po raz pierwszy, dlatego tak. tak się dziwimy tu. No właśnie, problem polega na tym, że e, my po prostu nie mamy tej wiedzy hmm. od razu, prawda? No. Także może nie Właśnie, wiemy bo prostu, ktoś mówi, no może bo... sami sobie blokujemy to, żebyśmy specjalnie nie... Bo gdyby, wiesz, no skończyłaby się zabawa, jakbyśmy wszystko wiedzieli. Bo tak też można tak. podejrzewać. Problem tutaj, że tutaj dywagujemy z, ta, yy, z takimi sprawami, o których nie mamy zbytnio pojęcia, prawda? Gdybyśmy no. mieli większe pojęcie na ten temat, to moglibyśmy rozmawiać yy, dłużej. No ale wiadomo, z, z, można, można filozofować. Wiadomo, że można. Tak jak to robił yy, Sokrates, yy, który został opisany przez swojego ucznia Platonia, prawda? No a Możemy filozofować, ale to, to takie filozofanie może nam trochę pomoże, ale to, to nie rozwiąże tego problemu, bo nadal nie mamy takich narzędzi, żeby móc, żeby móc to dokładnie opisać i sprawdzić, prawda? No, czyli, tak jak, tak jak mówiłem, żeby cokolwiek wiedzieć na ten temat, trzeba żeby być przekonanym, żeby, żeby to widzieć, to trzeba przejść przez jakiś przez Taki um, przez taki przypadek, jak ci ludzie, co tego zaznali, przez, przez identyczny przypadek, no i wtedy byśmy mogli coś powiedzieć na ten temat, prawda? Bo inaczej to jest, to jest takie gdybanie, Wiadomo, że możemy filozofować ile tylko chcemy, ale możemy nigdy nie dojść. Za mało mamy, o wiele za mało mamy, mamy informacji, żeby w ogóle um, dojść do czegoś, co jest jak to powiedzieć, namacalny, prawda? No widzisz, bo, tak. no, no, ale wiesz, jak, jak odejdziemy od tej nauki, bo y, generalnie właśnie nauka opiera się na, y, na doświadczeniu jako takim. Y, no ale są doświadczenia ludzkie, które wykraczają jakby poza naukowe. Tak jak ty mówiłeś, to twoje spotkanie tak. jako dziecko, tak? Że no nie jesteś mhm. pewny, nie jesteś pewny, czy faktycznie tak. coś takiego zaistniało. No... Czy to nie jest też jakby jakby może tak, może my mamy, mamy ten wybór, że możemy jakby zainteresować się tymi zjawiskami i tam, tak jak ty miałeś na przykład ten przypadek jako dziecko, nagle trafienia na taką informację, gdzie. Jednak ten twór, musiało coś się wydarzyć, że, że przez ułamek sekundy zarejestrowałeś to, a mogłeś w ogóle to jakby nie spojrzeć na to i pójść w ogóle się tym nie interesować. Tak. I, I tylko powiedzmy, no, interesować się rzeczami typu takimi przyziemnymi, tak? Jakimś tam sportem, czy no, czymkolwiek, co nie będzie związane z, z takim. No, rozpatrywaniem tego świata, ale ja myślę, wiesz co, że chyba jednak każdy człowiek w jakimś tam okresie swojego życia zacznie się zastanawiać nad tym, co ja tutaj robię. No i a jak ty myślisz, co ty tutaj robisz? Czy jesteś tu za karę, w nagrodę? Czy masz jakąś misję do zrobienia, do wykonania? Bo niektórzy tak twierdzą, że my tu przychodzimy z misją, tak? No i potem mamy takie osoby typu Teraz, czy tam Che Guevara, czy, czy Hitler, czy inny, bo on ma misję i ma przekazy, tak? I teraz ja poprowadzę całe narody. Jak myślisz, mamy misję jakąś, czy, czy faktycznie to jest zabawa? Zabawa naszej duszy, naszym awatarem. Moim zdaniem, może być, ale misja tylko że. Czy my dokładnie sami sobie ustalamy tą misję? Czy musimy się jakoś, jakoś wejść w, dany, w daną konfigurację? Wtedy jakoś, może być dwie misje może, może być misja tej konfiguracji, którymi tutaj jesteśmy, i nasza, nasza własna misja, które mogą być inne, prawda? Mm. No, ale wiesz, to ale, są dwie różne rzeczy. Ale, ale nasze życie jest tak jak gra komputerowa w pewnym sensie. Mamy, jesteśmy na jakiejś mapie. Ja też kiedyś mam o tym już tłumaczyłem, że ja to tak odbieram, że jesteśmy na jakiejś mapie i pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Możemy po tej mapie się poruszać, tak mamy tu świat. Powiedzmy, no teraz nam zamknięto ten świat. To, to nawet fajnie to widać, bo mamy, nie mamy dost kodu dostępu, że. Żeby sobie tam gdzieś w tej chwili wsiąść w i polecieć na drugi koniec świata, bo są ograniczenia jakieś tam. Powiedzmy, albo polecisz, dobra, ale będziesz siedział tam 10 dni czy 2 tygodnie w kwarantannie. W grze jest podobnie. No nie da się przejść przez ścianę, jak nie mamy kodu, tak? Tu tak samo, jak tak. nie mamy klucza, to nie wejdziemy gdzieś tam. No chyba, że, że mamy narzędzie, no właśnie, narzędzia. No to prawdopodobnie tak, że tak jak, tak jak mówisz, że po prostu chcemy sobie narzucić pewne pewne granice, no i w tych granicach chcemy coś odegrać, być może. Prawda? Tylko pytanie, czy to my no. robimy, to, to, jest, to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy zobacz, być może jest tak, jak na, na dole, tak i na górze, tak jak na ziemi, tak i w niebie. Być może faktycznie jesteśmy, ta piramida istnieje po drugiej stronie też. Że ktoś od góry jest tam i mówi, nie, nie, nie mylisz na przykład z religią, że święty Piotr mówi, nie, nie, a ty teraz z powrotem tam do Paryża i będziesz robił to, a ty do Londynu tam. No. I robić tą klepsydrę. Nie ma marudzić, robić. Żadnych wakacji na Hawajach, tam klepsydrę robić. Może tak. tak być. To wszystko, co mogę, możliwe, ale to wszystko, co mogę powiedzieć, że to może być zrobione w ten sposób, ale to może być zrobione w sposób bardziej subtelny, tutaj na Ziemi. Ale czy uważasz, że... Zobacz. Tak naprawdę, jak popatrzymy na ten świat, to ten świat jest okrutny. Czy ktoś o zdrowych... Czy dusza o zdrowych zmysłach chciałaby przyjść do takiego miejsca, jak Ziemia w tej chwili? Gdzie cały czas mamy... Yy, no... My żyjemy pod, pod jakimś cały czas pod presją, pod jakimś takim napięciem. Zamiast ja tu kiedyś też mówiłem o tym już, że jak fajnie by było, jakby ci bogaci, yy, którzy posiadają władzę, gdybyśmy zaczęli tworzyć pozytywne rzeczy, jak ta planeta by wzrosła. Yy, zamiast na przykład yy, bo słyszałem takie też opinie ostatnio, yy, Taki wielki boom się zrobił na Marsie, wylądował kolejny łazik, bezpośrednia relacja, i widziałem, no zrobiłem też nawet chwilę przed tym lądowaniem. Ten milion było wyświetleń, ale w momencie lądowania już było ponad 2 miliony. Ten, to też taki jakiś tam jest event, że ludzie oglądają przez internet, wolą oglądać, a nie gdzieś przez jakiś telewizornie I może i dobrze. Ale. Od razu pojawiały się informacje, po co my na tego Marsa tam lecimy? Przecież to 20 miliardów dolarów kosztowała ta misja. No ale ci ludzie nie myślą o tym, że misja na misja misją, ale roczny budżet chyba jest 500 miliardów Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o zbrojenia. 500 miliardów. Jakby te pieniądze przeznaczyć właśnie na, na zupełnie inne cele. Co myślisz? No chyba mamy znowu Zanik. Halo? Halo, halo? Tak. No, poczekamy chwilę, słuchajcie. Halo, halo. Halo, Halo, udawało no. mnie znowu tak? Znowu cię wyrzuciło, czyli jednak potwierdza się stara zasada, że wszystkie programy, do, no, które, y, które się łączy, tak powiem, z, y, przy pomocy sieci, to i tak gdzieś tam zawsze musi wywalić. Chyba, że, że nadajesz po, przez, przez Wi-Fi, to wtedy bo ja tutaj No, teraz akurat y, nie nadaję super dobrze, tak. Nie, nie, ale jeżeli no, masz no, jeżeli masz, no. łączę przez Wi-Fi, y, jeżeli przez telefon, to to yy, może się dziać właśnie, Ja dlatego ja wolę na przykład stałe łącze po kabelku i wtedy mam, mam tą pewność, a w tej chwili mam podgląd jeszcze dodatkowo sobie zainstalowałem specjalnie i, i powiem ci, że och, zwiększyłem nawet przepustowość, jest ok, więc to jedyne, bo czasem się zdarzało, że u mnie też były jakieś tam problemy, mhm. że, że Nie, to ten, raczej od mojej strony. Myślę, wydaje, że z twojej strony to jest tam. Od czy... mojej strony, Robert, mhm. tak. Jakby na, na komputerze to jest inaczej, teraz na komputerze. Powiem ci tak, po raz Mówię pierwszy tak rozmawiam wygląda. z kimś, tak powiem z, z Francji, odnośnie takich tematów, no, które zahaczają no, o nasze jestestwo, można powiedzieć. No, myślę, że to chyba jest najważniejsze pytanie, kim jesteśmy i nie możemy na to pytanie sobie odpowiedzieć, ale właśnie. Teraz cię zapytam, jak myślisz, jakie środki można by było użyć, żeby, żeby jednak dowiedzieć się czegoś więcej, przez medytację, czy nie wiem, zgłębianie wiedzy, odszukanie bibliotek aleksandryjskich, tak? Tu mamy kolegę, który biblioteki aleksandryjskie na czacie, który też tam bardzo ciekawy, tak powiem, tak przy okazji, jak chcecie takich wykładów stricte naukowych, to odsyłam tam na kanał, bo kolega tam, widzę, parę rzeczy fajnych rzucił. No jak myślisz? Co powinniśmy moim robić, zdaniem, żeby się dowiedzieć? Tak, moim zdaniem to jest, tylko że to jest znowu z egzoteryki, prawda? Najlepiej to dołączyć się do Księgi Akaszy, prawda? A po drugie, to po prostu gromadzić wiedzę. No. My żyjemy tylko 120, 120 lat i mniej. Także co my możemy tutaj zrobić? Trzeba posiłkować się wiedzą. No dobrze, ale jak do tej księgi zwie... akaszy się podpiąć. No, jeżeli nie możesz, nie, ma, nie masz takich zdolności, no to trudno, no, robimy, co możemy, prawda? Nie możemy. No, ale są jeszcze, jest ta biblioteka liści palmowych, tak się ładnie nazywa i tam. Mamy, tak. Tam możemy się to udać tak. i, i możemy jakby odczytać, jeżeli, jeżeli się tam ta strona zgodzi, bo wiem, że są jakieś tam obostrzenia, że nie wszystkim się odczytuje te informacje. Ale czy myślisz, że to jest, że to może być, czy to może być właśnie tylko te liście, to jest tylko narzędzie tak naprawdę, to ta osoba, która tam się mhm. znajduje, ma dostęp do tej wiedzy. A ten liście jest tylko mhm. takim, wiesz czymś takim, żeby pokazać temu, temu człowiekowi, że tak, że to na tym liściu jest zapisane. To wiesz co, Robert, jeżeli hmm. to jest taka twoja, to jest twoje takie pytanie, no to jakbyś się tam udał i przeczytał, to być może byś coś no, się ja dowiedział. Powiem tak, tobie, no? że yy, miałem zamiar zacząć, tak powiem, się przemieszczać, ale Aha. no widzisz, co się dzieje w tej chwili na świecie tak, tak. I, i będzie problem. A natomiast spotkałem tak. się, spotkałem się w, z ludźmi, którzy byli w Indiach. Yy, I to powiem tobie, że to akurat w Londynie. Większość tych osób, których spotkałem, i to były osoby, które były gdzieś. Moja sąsiadka była rok czasów yy, na takim można powiedzieć studiowaniu jogi. U takiego mistrza, która miała też tak a propos... ja to kiedyś opowiadałem o, o rozmowie z Joginką. Był ten był ten, no mój, nawet nagrałem z nią film ponadgodzinny. No ale niestety ukochany YouTube usunął mi kanał najmniejszą telewizję na świecie. No i nie możecie obejrzeć, chociaż mam archiwa. Okay. Natomiast nie, nie wiem czy, czy jest sens wrzucania prawie 700 filmów na YouTube, a za chwilę e, znowu Robert, mi Nie wrzucaj, nie wrzucaj, bo znowu ci usuną właśnie. No, to wiemy co, o tym to samo chciałem powiedzieć. Wiem o tym. Dokładnie. Także nie, nawet się nie wysilaj, bo to jest tak. <laughs> Wiesz, powiem ci tak, szkoda, szkoda energii, w sensie tu nie tak. chodzi o, o zapłacenie za, 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 za internet czy za prąd, tylko szkoda energii na szkoda kopania się z koniem po prostu. Na to, co no. ja, myśli, ja zawsze myślę tak, że to, co miało się wydarzyć, to się wydarzyło, to jest, no mhm. jednak to jest jakaś lekcja, tak, nauka. Być może miałem ten, ten okres właśnie tego, bo zauważyłem też sam, wiesz, zauważyłem taką historię, że ta ezotoryka w sensie tych wszystkich osób, które tam się pojawiały, zaczęła przerastać ten, ten mój konik, mój ulubione, moje ulubione, tak powiem, kwestie związane z yy, ufologią jako taką, takimi zjawiskami Aha. nadprzyrodzonymi, ale właśnie ja to zawsze postrzegałem właśnie w kontekście tego yy, tego naszego pobytu tutaj, że jednak yy, ufo zawsze, zawsze te zjawiska Paranormalne, są powiązane z, z tamtą stroną. Jaką to nie wiemy tak naprawdę. Nie? Bo mhm. wszyscy mówią tak, Kościół przeważnie mówi diabeł, piekło i tak dalej. Mhm. Są tacy ortodoksi, którzy twierdzą, że. Ufologiczni ortodoksi oczywiście, że to 100% obcy cywilizacje. Mhm. A to może być. Jeszcze zupełnie coś innego, a może być taka sytuacja, że ten diabeł to jest, um, to są właśnie ci obcy, którzy zostali mhm. nazwani diabłem tam jakiś czas temu. Mamy tutaj pana Teodora, ale czy pan Teodor nas słyszy? Jeżeli tak, to zapraszamy do dyskusji. E, ale, ale ci co... Tata. Halo? No, i znowu nam tutaj coś przerwało. Ja słyszę, tylko nie wiem, czy pan Teodor. No właśnie, nie, widzę, że jest nie. Mikrofon niby jest włączony. Halo, halo. Panie Teodorze, czy się słyszymy? A, dobrze. To myślę, że to jakaś osoba akurat przyszła sobie. No i y, się podpięła pod serwer, a być może to jest ktoś. Ktoś od nas tu w sensie już naszych. No jest nasz te, pan Teodor. Na czacie nawet, ale nie wiem, może ma mikrofon nie podpięty. No dobrze. Yy, Kamilo, po, pogadajmy jeszcze może no. o, o tutaj tych naszych. No właśnie, zniknął nam pan Teodor. Pogadajmy chwilę o, o jeszcze jakiś taki. Może zróbmy takie rezime wiesz, bo my tu mamy już yy, półtorej godziny rozmowy. Takie podsumowanie, bo myślę, że będziemy to dalej ciągnąć. A nie chciałbym, wiesz co, nie chciałbym, żeby te nasze spotkania były za długie, bo po pierwsze, Dokładnie. wiesz o co chodzi, tych materiałów na YouTubie tak. jest taka ilość już, pojawia się dużo ciekawych rzeczy i my je też przeoczamy. Ja też, dlatego też wrzucam wam jakieś tam takie informacje, które według mnie są, są istotne. Takie z dnia codziennego typu tej sytuacji światowej, ale też takie sprzed 20 lat, gdzie też warto jak chcecie właśnie te puzzle poukładać. No bo nie, ma in, nie mamy innego wyjścia. Nie mamy telefonu do, do stwórcy. Nie mamy bezpośredniego łącza i nie możemy zapytać. Panie Boże, no to jak to jest z tym, z tym UFO? No nie ma tak. Nie ma tak po prostu. Musimy szukać. I, tak. I wiesz tak co, umówimy się być foto. może. Poczekaj, tak. poczekaj sekundę. Bo tu dokończę jeszcze i, i dam ci, tak powiem, to resume zrobić. Umówimy się po prostu, że. No co, te niedziele chyba są najlepsze na takie livey. No chyba, że w tygodniu komuś będzie pasować, to też mo mogę tam, jak będę miał czas zrobić coś. I tak jak mówiłem, zostawiłem tutaj ten serwer wideo. Tak go, tak, tak go nazwałem, bo to jest serwer głosowy, niby, ale no kamerę będzie można też włączyć, jak będą osoby, które się będą chciał ujawnić, i nie bać się, tak powiem, że zostaną porwane przez obcych albo przez służby. I, i tak myślę że z półtorej godziny, i ja bym nawet chciał, żebyście proponowali jakieś tematy, bo ja, ja mogę, no, na przykład tak, no, mnie temat życie po życiu odpowiada. A może być tak, że no, chcecie się czegoś innego, jakby dowiedzieć, albo sami na przykład przekazać, bo też to bym chciał, to bym chciał, jak, jakby, ym, może nie zreanimować, ale, ale wdrożyć. Że tu Zobaczcie, dzisiaj mamy no, prosto, że tak powiem, prosto spieca ciepłe informacje z Paryża. O, z, tak powiem, z, o, od osoby, która mieszka tam, tak jak ja mieszkam w Londynie, też staram Wam się opowiadać takie rzeczy, których być może nie, nie przeczytacie albo nie zobaczycie nigdzie. No i to jest jakby pozytyw, a przy okazji no te tematy wiodące, gdzie no tematem wiodącym zawsze będzie tutaj no te zjawiska, które nie da się tak wyjaśnić, od tak. No i to myślę to tyle i teraz takie małe rezime myślę na temat twojego podejścia do tego tematu z tym, tym naszym pobytem tutaj, i ewentualnym pobytem już poza naszym ciałem. Dokładnie. Jeżeli chodzi o wieczność, to, to żeby to zrozumieć, to musi, musi nam się to udać zrobić ze z własnymi narzędziami. Mhm. Z, musimy, musi nam się to udać z tym, co my już tutaj mamy. No, no i to tak chciałbym zakończyć ten temat. No jak zwykle mi wywaliło chyba. Nie, jest dobrze. A jest dobrze, myślałem. Jest no dobrze, to dobra. Jest dobrze. No dobrze, no to. słuchaj. W tych słowach zakończyłem temat ja e... dzisiejszy. Umawiamy się powiedzmy za tydzień. Może, może tam jak w tygodniu też, bo tam wiem, że nocami cię, cię widzę też na tym. E... Zresztą masz szlaban, nie możesz wychodzić, to możesz siedzieć przy kąpieli. Tak. <laughs> tak. Dokładnie. To, y... Jeżeli byś znalazł to, co ci pytałem, co mówisz, że, że poszperasz tam takie informacje, tak. no to ewentualnie potem, jak za tydzień byśmy się spotkali, to... odnośnie arestacji. Dobra. No to, to wtedy, wtedy postaramy się wam tutaj przekazać te, te informacje, czyli zrobimy taką powtórkę z rozrywki. A ja z reguły lubię sobie przesłuchać pod kątem technicznym potem te live'y, które idą, bo czasem można jeszcze niektóre rzeczy skorygować. I wtedy z reguły mi się przypomina, że miałem zawsze coś powiedzieć, bo teraz na pewno będzie dzisiaj takie coś. Miałem się zapytać Kamila o to, a się nie zapytałem, więc wtedy sobie zrobimy taką erratę i zapytam cię za tydzień. No co, dziękuję ci pięknie za dzisiaj. Za ten, za, dziękuję, za, za ten, dobrej nocy zatem słuchaj, no dzisiaj mamy to dzisiaj premiera była, tak powiem Discorda, no i myślę, że z małymi problemami, ale się udało, także no ale nie, nie było najważniejszej ko, rzeczy, ko, kota, no, kota nie było Szapobano. a kotek, słuchaj, kotek śpi tam tak. obok, widzę go, tak powiem w drugim pokoju, ale jednym muchem słucha dobra, no, no to bonsoir no, no cześć bonsoir. no i cóż państwo moi Myślę, że było ciekawiej wreszcie. Nie tylko ja gadałem. Mam nadzieję, że cyklicznie takie rzeczy będą się pojawiać i mam nadzieję, że wy zaczniecie się pojawiać. Także tutaj ten, ten link do serwera jest aktualny, jakby coś się tam ewentualnie działo, bo wiem, że on ma, ustawiłem go na, na nieskończoność, tak, że ten link nie ma wygasać. Ale jakby coś się wydarzyło, to, to zawsze będę ten link tutaj do tego naszego tutaj Discorda po prostu aktualizować. W razie problemów jakichś. No i cóż. Do następnego razu, moi państwo. Żegnam się z wami i życzę, tak powiem, udanej końcówki niedzieli, bo to u mnie 21.20. Także dziś tak wcześnie. Jutro poniedziałek i trzeba... No, cóż, założyć ten kierat i znów zacząć działać w tym niezaciekawym naszym świecie. Ale myślę, że wszystko może, może się jeszcze odwrócić i kiedyś będziemy się śmiać z tego, co w tej chwili no, przeżywamy na całym świecie. Do następnego razu. Cześć.